Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w kolejnym, trzecim odcinku z serii Civilization 5 ze wszystkimi dodatkami. To jest drugi sezon Cywilizacji Piąteczki. Ten odcinek będzie troszkę krótszy, ponieważ nagrywam go bezpośrednio po poprzednim. No i po prostu na dysku mam jeszcze... No mam po prostu już mało miejsca, tak? Dlatego ten odcinek będzie miał z jakieś 25 minut. Jakże szczęśliwi są ci, których mury zostały już wzniesione. Technologia murarstwa pozwala wznosić mury poprawiające możliwości obronne miast. Ponadto umożliwia robotnikom tworzenie kamieniołomów, marmuru oraz osuszanie mokradeł, co pozwala budować inne ulepszenia. Naprawdę fajnie. Ruszamy zatem teraz tutaj i wyprodukujemy sobie barwniki. A tymczasem zrobimy też drogi. Tak, drogi są ważne, ponieważ pozwolą po prostu połączyć nam nasze państwo w jedno potężne polskie imperium, tak. Będziemy mieli wielką Polskę, mega wielkie polskie imperium, które będzie zmiatało wszystkich przeciwników. Ewentualnie my zostaniemy zmieceni. Mam nadzieję, że do tego jednakowoż nie dojdzie i że zobaczymy wielką Polskę, tak. A ja już wiem, że w pierwszej kolejności powiem wam tak w sekrecie. Tak w sekrecie wam powiem, że najpierw zaatakujemy Rosję. Ale nie mówcie tego Katarzynie. Okej, dobra, no. Fajnie, że jej nie powiecie. To będzie, wiecie, taki nasz mały sekret, że tutaj jakie plany mamy wobec jej państwa. Mam nadzieję, że nikt z was się nie wygada Katarzynie i nie uprzedzi jej. Bo będę naprawdę zły, tak? No będę niepocieszony po prostu, że no taką zdradę mógłbym tutaj mieć ze strony moich etnicznych widzów, no. Nie uwierzyłbym po prostu w to, że coś takiego byście mi zrobili. Dobra, założymy sobie tutaj miasto, które, no, nie powinno mieć tutaj problemu z odległością od Zanzibaru. Mam przynajmniej taką nadzieję. Dobra, tutaj budujemy plantację. No i mamy już spichlerz w naszej Warszawie, Warsaw, nasza wojenna piła, tak? No, dalej, dalej. Proszę przewinąć tą turę. Dobra, idziemy tutaj. Wy na razie czekajcie. W wojennej pile budujemy piramidy, tak. Piramidy w Polsce będą potrzebne, jak najbardziej. No i tymczasem też wrzucimy teraz obywatela do pracy właśnie tutaj przy tych słoniach, tak? Niech tam zacznie nam powoli je zdobywać, łowić, polować na nie, o właśnie, polować. Kurczę, widzę niepokojące spadki FPS, a to jest zła wiadomość. Mam nadzieję, że to jest tylko jakiś przejściowy problem i że zaraz się to ogarnie. No chyba, że jest to wina tego, że mam naprawdę mało miejsca już na dysku, no i wtedy byłoby naprawdę niefajnie, tak? Bo naprawdę chciałbym założyć to trzecie miasto jeszcze. Bez przerw w nagrywaniu. Więc mam nadzieję, że zaraz nam się to tutaj wszystko fajnie ogarnie. Szczególnie, że w tej turze możemy już właśnie przydzielić nowego obywatela do pracy tam w tej obozie ze słoniami, tak? No naprawdę długo to trwa, powiem wam, to przetwarzanie tych tur. Nie wiem dlaczego, chyba rzeczywiście spowodowane jest tym, że trochę brakuje miejsca na dysku. No, powiem wam, masakra. Kurde, no, naprawdę lipa. O, dobra, ogarnęło się trochę. I zakładamy tutaj łódź. Świetnie. W Łodzi oczywiście zbudujemy kaplicę, a w Warszawie, o świetnie, oni automatycznie się przydzielili
Mamy teraz też plus 8 do dochodu złota. Więc budujemy dalej, tak? Nieznany gracz wchodzi w epokę klasyczną. To mnie niepokoi trochę. Ale dobra. Tutaj ważne, że tutaj mamy marmur, tak? To mnie cieszy, że tutaj jest ten marmur. Ta kaplica, ona nie da nam nic fajnego na ten moment. No, da nam tylko tą wiarę, tak? Potem dopiero będę mógł ją zamienić na spichlerz. Bo nie ukrywam, wolałbym mieć spichlerz niż tutaj tą kaplicę. No ale zobaczymy, co mi tutaj gra zaoferuje. Na razie widzę, że zaoferowała mi w Krakowie kaplicę, co mnie naprawdę ucieszyło. I teraz w Krakowie... W Krakowie wybudujemy spichlerz. Tak. Spichlerz będzie nam po prostu potrzebny, żeby móc produkować jedzonko dla naszych obywateli. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tylko zużyjemy 5 złota, czyli 2 złota nam zostanie. Jak postawię kaplicę i... Wracaj mi kamerą, ty zdrajco. I tutaj... Spichlerz. To wyjdziemy na 0 ze złotem. No to jest trochę kiepskie. Mam nadzieję, że jakoś to tutaj ogarniemy, tak? I że tego złota będzie więcej dla nas. No powiem wam, że naprawdę może to być ciekawa rozgrywka. Kraków może ostrzelać wroga? Wróg przyszedł! Dobrze, moja druga dywizja piechoty już tam rusza, tak? Już wybijemy tych dzikusów. A oczywiście w międzyczasie moi robotnicy zbudują nam plantację. A, chcielibyście. Dobra, tutaj i teraz zaatakujemy ich i zmieciemy tych dzikusów, dokładnie tak. Polska piechota znowu weszła i zrobiła porządek, jak zawsze zresztą, tak wiadomo, jak trwoga to do Polaka. O nie, Katarzyna ukończyła wielką bibliotekę i wchodzi tym samym w epokę klasyczną. O nie! No to mi się ani trochę nie podoba, tak? Ja natomiast odkryłem koło. Mądrość i cnota są jak dwa koła wozu. Odkryłem to koło, które pozwala tworzyć strzelców rydwanowych, szybką i silną jednostkę strzelającą, potrzebującą koni. Ponadto umożliwia wzniesienie młyna wodnego, zwiększającego zapasy żywności miasta i jego produkcję pod warunkiem, że stoi ono koło nad rzeką. Robotnicy mogą budować drogi, pozwalające jednostkom szybciej przemieszczać się po mapie i przynoszą dodatkowe złoto, gdy łączą twoje miasta ze stolicą. Dokładnie, dokładnie. To złoto to jest po prostu połączenie handlowe, tak? Szlak handlowy. A my tymczasem wybudujemy tutaj co? Obróbkę brązu. Jest naprawdę fajnie. No to jedziemy dalej. Zobaczymy, co to nam tutaj z tego wyjdzie. Kurczę, chciałbym naprawdę ten Zanzibar połączyć tym szlakiem handlowym. Zobaczymy, czy mi się to uda. Dzisiaj niech na razie nam się tutaj hospitalizują. Chcielibyśmy założyć ambasadę w twojej stolicy. Co ty na to? Nie, nie chcę na razie waszej ambasady. Dlaczego? Bo ambasada... Sprawia, że oni widzą, gdzie jest moja stolica, tak?
W razie oni to wiedzą, ale ja wolę to zrobić na zasadzie, że ja robię ambasadę u nich, oni robią ambasadę u mnie, tak? Wolę to na takiej zasadzie. A dlaczego to daje kulturę? Co? Bo to jest jakieś srebro czy coś? Trzeba to sprawdzić. To jest niepokojące. Dlaczego Rosjanie dostają tam kulturę? Nie podoba mi się, że Rosjanie dostają jakąś kulturę. Tutaj też przydało... O, tu byłoby fajne miejsce na miasto. No, tu by było dobre. Duży dochód w złota, cię w nauce, no trzeba to ogarnąć. Warszawa może strzelać wroga! Ruszać się do Warszawy! Gazem, gazem, go, go! Go, go, Power Rangers! Bo jak nam te dzikusy tu wlezą, to nam rozwalą nasze pola piękne, tak? I nasze... pola zielone, te pagórki leśne i łąki zielone zostaną zniszczone przez tych dzikusów. No właśnie, tak jak widzicie teraz, no przyszło to takie ze wschodu i mi zniszczyło moje pagórki leśne i łąki zielone, gdzie bursztynowy świeżop gryka jak śnieg biała i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No to była ewidentnie lewacka zagrywka, tak? No i ja wam pokażę, wy dzikusy. Ale Kraków nam się rozrasta, jak widzicie. A to dobrze, że Kraków się rozrasta. Bo dzięki temu będziemy mogli zaraz drugą plantację sobie założyć. No co za dzikusy? Tak nie może być, tak nie będzie. No tutaj już mamy pieniądze. A tutaj co? Spichlerz, tak. Ponieważ spichlerz sam z siebie, jak wiecie, generuje żywność. A z racji, że tam nie mieliśmy żadnego przyrostu populacji, to po prostu nasi ludzie no nie mogli się rozwijać, tak? Więc jak teraz będziemy mieli plus 2 żywności, już będzie trochę lepiej, ponieważ właśnie no będziemy mieli możliwość, żeby właśnie nasza ludność zaczęła się rozwijać, tak? A widzicie to, jak lewaki teraz uciekają? Rozwalili, to uciekają. Oczywiście my za to zemścimy się na innych lewakach i rozwalimy im obóz, co mnie naprawdę cieszy. No a w momencie, kiedy wybudujemy piramidy, jeśli uda nam się je wybudować, no to dostaniemy tutaj dwóch robotników, którzy spokojnie nam odbudują to, tak? Kraków prosi o srebro. Wiedziałem. Ja to wiedziałem. Ja to wiedziałem, że oni tam będą. To było tak oczywiste dla mnie, jak to, że Ziemia jest płaska oraz, że stoi na czterech słoniach, które z kolei są podtrzymywane przez wielkiego żółwia, tak? No ja nie wiem. Hektor miał Trojan radę nad Skamandru rzeką. Zsiedli z wozów, słuchali słów z ust Priamida. 11-łokciowa w ręku jego dzida błyszczy się ostrze złotym objętym. No i fajnie, dzięki temu możemy
pozyskiwać żelazo, tak? Na razie chyba nie widzę go na mapie. A to szkoda. Bo by mi się naprawdę ono przydało w tym momencie. A my teraz opracujemy sobie żeglugę. No ale żeby tak mi kurczę przyszli i rozwalili wszystko. No nie wierzę w to, po prostu nie wierzę w to. Tak nie może być. Patrzcie, wracają, lewaki wracają. A to za to my ich tutaj pociśniemy, tak? I tutaj też ich pociśniemy. I jeszcze, żeby było więcej wciśnięcia lewaków, to tutaj też ich pociśniemy. Oczywiście oni teraz rozwalą mi ten obóz, bo to lewaki. Ale my sobie zaraz go odbudujemy. Więc spokojnie, nie ma się czym przejmować. My już budujemy drogę do Warszawy, tak? Nie uwierzycie, w Polsce budowane są drogi! Taki, no wiem, nieśmieszny żart. Tutaj mamy drugą dywizję piechoty. Oczywiście zaakceptuj to w trudnym terenie. Teraz zdobędziemy tutaj ten obóz. Masakrowanie lewaków trwa, jak widzicie. Założono kolejny panteon. No to dobrze, że zakładają te panteony. Dla mnie to i tak nie ma w tej chwili wielkiego znaczenia. Tutaj budujemy dalej drogę. Tutaj masakrujemy obóz lewaków. Lewaccy barbarzyńcy to są po prostu. Dlatego musimy ich bić. Znowu 45 sztuk złota. W normalnych, starych wersjach cywilizacji to ja już bym stracił stolicę w tym momencie. Dlaczego? Ponieważ w starych wersjach cywilizacji nie było czegoś takiego. Nie, nie chcę sprzedać. O. Nie było czegoś takiego jak właśnie to ostrzeliwanie z miasta. Jeżeli nie było po prostu jednostki, to nawet wojownik taki, byle jaki, mógł zająć miasto, które było z epoki znacznie późniejszej, tak? Powiedzmy, że przeciwnik był w odległej przyszłości, my mieliśmy gdzieś jakiegoś takiego dzikusa zachumikowanego, ale jeżeli w mieście przeciwnika nie było obrony, to nawet taki dzikus był w stanie zająć miasto od cywilizacji, która miała drony, roboty i statki kosmiczne, tak? Więc no jak widzicie... No kurczę, no wszyscy wchodzą w epokę klasyczną. Czuję się zacofany. Nie dość, że lewackie dzikusy to jeszcze zacofanie technologiczne. Nie no, no musimy coś z tym zrobić po prostu. Tak nie może być. Ale dobrze. Wróg, czyli Rosja. O, tu jest żelazo, ale tylko dwie sztuki. To mało, bardzo mało. Kurczę, ewidentnie potrzebujemy więcej jednostek, powiem wam. No ewidentnie, ewidentnie potrzebujemy więcej jednostek do tego, aby rozwinąć tutaj nasze państwo. No i żeby móc go po prostu bronić, tak?
Bo na tą chwilę, jak widzicie, to dzikusi wchodzą do nas gdzie chcą i czują się tu jak u siebie po prostu. Wow, ale nam pociągnęli. No nie, tak nie może być, tak nie może być. Ostrzał. Tak, i teraz piechota. No właśnie, bo tu jest obóz. Właśnie, tu jest obóz. No. Ale spoko, my sobie z tym wszystkim poradzimy, tak, damy radę, bo my jesteśmy Polacy, z nie takimi problemami już dawaliśmy radę. Ups. Wy podejdziecie tu, wy tutaj, żeby się uleczyć. No tutaj zbudujecie drogę. A tutaj zabijemy lewaka. A i lewacy leżą. Bardzo fajnie, bardzo mnie to cieszy. Budujemy dalej. Znaczy, no lecimy dalej, tak? Ej, no ale Rosjanie, nie zabijajcie mi ich, co? Niech tu chociaż jeden przeżyje, no właśnie. Ten obóz ma być mój. Łódź prosi o kamienie szlachetne. Rozważymy to, rozważymy. Bo tymczasem tutaj wybudujemy pomnik. Tutaj zmasakrujemy lewaków. No i kolejne 45 sztuk złota dla nas. Fajnie, jedziemy dalej. Kurczę, no. Powiem wam, ta obecność Rosjan mnie tutaj niepokoi, niepokoi mnie to, nie podoba mi się to, że oni tutaj są tak blisko. Kto włada morzami, jest władcą wszystkiego. Dokładnie. W pełni się z tym zgadzam. Ruiny, fajnie, dobra. Trzecia dywizja piechoty tutaj będzie. Akceptuj, tak. Tak, teraz. Czy mogę zakupić osadnika? Nie, osadnicy są za 680, kurczę, to są strasznie drodzy. Dobra, no to bierzemy pismo. Pismo ogólnie fajna rzecz. Dobrze jest umieć pisać. A jeżeli jesteśmy w Ameryce Północnej, to fajnie byłoby też opanować cieśninę, znaczy się Panamę. Bo dzięki temu zablokujemy przesmyk panamski i wróg nie będzie w stanie przepływać z Oceanu Atlantyckiego na Pacyfik, tak? Czyli będzie musiał się de facto przeprawiać znacznie dłuższą drogą, w razie gdybyśmy my chcieli jakiś tutaj rozdupcz im zrobić. To jest naprawdę dobra rzecz. Musimy opanować Panamę. To jest plan na najbliższe kilkaset lat, żeby opanować Panamę. Na razie jednak musimy też połączyć Warszawę z Krakowem. To oczywiście da nam więcej złota, bo ze złotem to akurat stoimy w tym momencie kiepsko raczej, więc musimy mieć go więcej, dużo więcej. Ta biblioteka w sumie byłaby fajna, ale no kurczę, no jeszcze troszkę mnie na to nie stać, tak? Jestem trochę jeszcze za biedny, a oczywiście to się zmieni, tak? Oczywiście, że my Polacy, wspaniały naród, to zmienimy. Mhm.
Dobrze. Tak, widzę, że tutaj następny obywatel nam się urodził. Fajna sprawa. Zobaczmy, gdzie jest. No, jest dokładnie tam, gdzie chciałem. W Łodzi wybudujemy karawanę. Dokładnie. Jedziemy dalej. Jedziemy, jedziemy. Budujemy, tak? Możemy już dwa szlaki handlowe mieć. To byłoby dobre, ale jeszcze nie na tą chwilę. Oczywiście szlaki handlowe będziemy robić i to jak najbardziej. One się bardzo po prostu nam opłacają. Ci niech tutaj czekają. Bo my budujemy teraz drogi w Polsce. Właśnie, to jest ważne. W Polsce są budowane drogi. Zapamiętajcie sobie. Kazimierz Wielki budował drogi w Polsce, w Ameryce Północnej. Tak. A tak swoją drogą, Kazimierz Wielki naprawdę bardzo dbał o infrastrukturę w Polsce. Właśnie bardzo to za jego czasów było rozwijane. On właśnie rozwinął też sieć zamków obronnych na naszej zachodniej granicy ówczesnej. Dzięki czemu po prostu kraj był znacznie bezpieczniejszy, tak? My też będziemy musieli taką linię fortyfikacji sobie wybudować. Bo mamy tutaj oczywiście Rosjan za sąsiadów, więc no nie ma opcji, żeby bez fortyfikacji żyć. No niestety z takimi sąsiadami zawsze trzeba za murem siedzieć z wycelowanym karabinem i już tylko patrzeć, kiedy na nas napadną. No na pewno nie napadną na nas w tym odcinku. Ten, kto niszczy dobrą książkę, zabija rozsądek. Moc króla silniejsza niż człowiecza. Kurczę, za szybko ukończyłem. Za szybko też się przewinąłem i no nie skończyłem co tam mieli jeszcze mądrego do powiedzenia. Tu opracujemy matematykę, a potem walutę. Tak, waluta pozwoli nam na... Tak. Jest fajnie, powiem wam. Jeszcze trzy tury, to akurat żeby dokończyć grę, znaczy dokończyć grę, dokończyć budowę, mi już tutaj się kolejne plany krystalizują, powiem wam. Łódź się powiększa, tak. My tutaj oczywiście ostrzelamy tych dzikusów. Właśnie w ten sposób. O, łódź, tak, nareszcie łódź nam się rozwinęła. Teraz podeślemy tam jednego z robotników, niech tam zacznie pracować. Drugi tymczasem będzie odbudowywał te pola zniszczone przez lewackich dzikusów. No i przyjmujemy ustrój oczywiście. Tak. No i złota era się zaczęła. Możemy mieć wielkiego człowieka. Jak widzicie, tym razem mamy nowe rzeczy. Tak zwany wielki artysta. Wielki artysta może stworzyć wielkie dzieło sztuki. Generuje kulturę i turystykę. Turystyka to też jest nowa rzecz. No, które jednak powiem później. Umieszczane w najbliższym mieście mającym odpowiedni budynek z pustym miejscem. Na przykład pałac, muzeum lub katedrę. Wielki artysta może też stworzyć złotą erę. Wielcy artyści znikają, jeśli użyje się ich na jednym z tych sposobów, tak? No i to jest właśnie zmiana, jeśli chodzi o wielkiego artystę. Mamy wielkiego proroka. Wielki prorok jest jedyną jednostką, która może założyć lub rozwinąć religię. Może również zbudować specjalne ulepszenie, święte miejsce, które wytwarza dużo wiary. Inną możliwą do wyboru umiejętnością wielkiego proroka jest czterokrotne szerzenie wiary. Usuwa przy tym wszelkie inne religie z miast. Wielki prorok zostaje wykorzystany, gdy użyje się go do jednej z tych trzech opisanych sposobów. Wielki admirał. Który może natychmiast zreperować wszystkie jednostki morskie i zaokrętowane znajdujące się na tym samym
i przyległych polach. Po wykonaniu tej akcji Wielki Admirał zostanie wykorzystany. Ponadto zapewnia 15% premii do walki wszystkim jednostkom morskim będącym w posiadaniu gracza i znajdującym się w odległości dwóch pól. Wielki Admirał nie zostaje wykorzystany, gdy dostarcza tę premię. No i świetnie. Tu mamy jeszcze Wielkiego Pisarza i Wielkiego Muzyka. Oni działają tej samej zasadzie co Wielki Artysta, tylko że każdy z nich może konkretne dzieło stworzyć. My oczywiście stworzymy Wielkiego Artystę i niech on stworzy wielkie dzieło. On namalował coś takiego. Pole pszenicy ze snopami. I jak widzicie, umieściliśmy to tutaj, w pałacu. To nam daje plus 2 do kultury i plus 2 do turystyki. No to jedziemy dalej. Trzeba się rozwijać, tak? Nie można stać w miejscu, nie można się nie rozwijać. Kurczę, powiem wam, Rosjanie mają nagle naprawdę dużo jednostek, tak? Się okazuje, że oni już, kurde, sporą armię zebrali. Tak nie może być. Ostrzelać mi tych dzikusów. No i mamy polskie piramidy w tym odcinku, tak. Naprawdę fajnie, że udało nam się w Warszawie wybudować piramidy. No dobrze, to tak, wy pójdziecie tutaj, wybudujecie tą drugą plantację, a wy pójdziecie w stronę Łodzi i będziecie tam się rozwijać. Tu natomiast... cyrk. Nie, z zadowoleniem jest dobrze. Nam się natomiast przyda jeszcze jeden osadnik. Dokładnie. Strzelamy tu jeszcze trochę. Dokładnie w ten sposób. I na tym zakończymy ten odcinek. Tak więc, jeśli wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie. Pamiętajcie, żeby zostawić komentarz pod tym odcinkiem, bo tylko wtedy YouTube poinformuje was, że pojawił się nowy odcinek z tej serii. A ja zapraszam was już wkrótce na kolejne odcinki z Cywilizacji Piątki ze wszystkimi dodatkami, gdzie będziemy dalej rozwijać naszą wielką Polskę. Tak więc dzięki i na razie!